Także zaczynamy sobie speedruna i postaram się wam merytorycznie tłumaczyć to wszystko, co się dzieje w partii. Także jeżeli jesteście na poziomie 400 elo lub mniej lub więcej, to powiem wam, co możecie robić lepiej, żebyście wygrywali i orali przeciwników. Także lecimy sobie dalej. Gramy z kolegą z Serbii. Także zagramy sobie E4. Pamiętajcie, że żeby grać jakikolwiek debiut, to nie musicie go jakoś super znać. To jest obrona skandynawska i polega, i ona jest słaba z tego względu, że wyciągamy od razu przeciwnikowi hetmana i możemy go atakować. Pamiętajcie, że hetman to jest bardzo silna figura, ale nie chcecie jej wyprowadzić za szybko, z tego względu, że ona może stać się obiektem ataku. Bronimy pionka, on może zagrać goniec G4. Zagrał tak, wyprowadzamy sobie gońca tu. Pamiętajcie, że goniec w takim miejscu też jest wyprowadzony i też jest spoko. Bijemy i to jest pewna pułapka na przeciwnika. Jeżeli by to zbił hetmanem, to my bijemy go na C6 i jest spoko. A tak to po prostu bijemy tego pionka. I to, co osiągnęliśmy na tej wymianie, to jest to, że teraz on ma dwa pionki, które są słabe i w przyszłości mogą być atakowane przez nas. Teraz możemy zbić to, ale przeciwnik nam zbije i to by nam nic nie dało, więc lepiej zbić sobie skoczka za free. Okej, okay, on odszedł. I teraz, dlatego ja uważam, że żeby być na tym elo i climbować do przodu, w górę rankingu, to wystarczy po prostu wyprowadzać figury i liczyć warianty na jeden albo dwa ruchy do przodu i będzie spoko. Bo te osoby, które są na tym elo, bardzo często w pewnym momencie podwalają jedną lub dwie lub nawet więcej figur. Także znowu ten ruch nie jest za dobry, z tego względu, że ja mogę wyprowadzić gońca i moje gońce już strzelają. Wieża A6 też nie jest za dobrym ruchem, ponieważ ona jest blokowana przez własnego pionka. Z tego względu ja znowu wyprowadziłem to, wyprowadziłem dwa gońce, wyprowadziłem hetmana. Jedyne figury, które nie biorą udziału w grze, to są wieże, więc wyprowadzę jedną wieżę tu, znowu z tempem. A to wszystko przez to, że oponent na początku wyprowadził tego hetmana. Hikaru 6 razy podstawiał hetmana w pamiętnej grze. O tej grze też muszę kiedyś zrobić filmik. Także subskrybujcie kanał, będzie spoko. I teraz, jak sobie popatrzycie, to ten het król nie ma żadnego ruchu. Jeżeli dostałby jakiegoś szacha, to będzie to automatycznie mat. Więc zagram tu i liczę na to, że dostanie mata. Cześć, cześć wszyscy. Wybaczcie za te problemy techniczne, które przed chwilą miały miejsce, ale zdarza się. Dobra, i teraz oponent zagrał wieżę B6. Pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to po prostu to zbić. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, jeżeli ten król dostałby szacha, to będzie to mat, więc ja patrzę, czy mogę gdzieś dać tego szacha. Mogę zagrać goniec C6 i jeżeli on zbije, to dostanie tutaj mata. To jest spoko. Mogę zagrać też hetman A4 i też jest git. Dlatego zawsze musicie brać pod uwagę to, czy możecie dać przeciwnikowi jakiegoś szacha, bo jeżeli możecie, to nie znaczy, że powinniście go dawać, ale to oznacza, że często będzie wam to pomocne. Ok, bijemy pionka za free, jeżeli oponent zbije, to dajemy mu mata, jeżeli się zasłoni, to zbijemy to za free i jest nice. Pyk, jedyny ruch jaki on ma to skoczek D7 i matujemy. Także zwycięstwo, wbiliśmy 400, także spoko i lecimy dalej. Oponent ma 231, możemy też zagrać Londona, nie ma to większego znaczenia. Okej, okay. I on gra E5. I zawsze jeżeli możecie zbić pionka za free, to bardzo często tego pionka warto wziąć. Sow czy Carlsen dzisiaj? Myślę, że Carlsen. I F6 już nie jest za dobrym ruchem, ponieważ ja to mogę zbić i przeciwnik wyprowadzi sobie jedną figurę, ale ma pionka mniej. A pionek mniej to jest bardzo duża strata w debiucie. Wyprowadzimy sobie drugiego skoczka. I opanowujemy centrum. Wyprowadzamy figury. Mówicie, że pionek mniej
To nie jest strata na takim elo. Właśnie jest. I zobaczycie, że jeżeli będziecie dużo większym uwagę przykładać właśnie do tego, żeby nie blanderować takich pionków, to będzie wam się grało dużo lepiej. Bo pamiętajcie, i to też jest bardzo ważna rzecz, którą ja sobie uświadomiłem, będąc już trochę lepszym szachistą, a mianowicie to, że ten pionek to nie jest tylko to, że on jest i tyle, i kiedyś może stać się hetmanem, ale każdy taki pionek kontroluje dwa pola. I te dwa pola są, przez to, że mam tego pionka, te dwa pola są w moim posiadaniu, a nie w posiadaniu przeciwnika, więc on na przykład nie może zagrać koniec F5. Dobra, i dalej ja chcę wyprowadzać figury z tempem, więc daję szacha, przez to, że on wcześniej zagrał F6. I mogę sobie zrobić roszadę i jest fajnie. Roszada i jest fajnie, dokładnie. To, co przeciwnik zrobił, to jest błąd, który jest bardzo często popełniany, czy to przez osoby, z którymi sobie współpracuję, czy przez osoby, które po prostu grają na niższym poziomie, a mianowicie on sobie tylko pomyślał tak, dobra, ja zagram skoczkiem tu, będę mu atakował. A zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą jest to, czego ten skoczek bronił. A ten skoczek bronił tego hetmana, tak pośrednio, więc mogę go po prostu zbić. Zbiłem, widzowie. To jest merytoryczny streamek i merytoryczny speedrun, także chcę was czegoś nauczyć. I teraz to mogę zbić hetmanem, z tego względu, że ten hetman będzie już tutaj patrzył. W następnym ruchu chcę zagrać skoczek G5 i dać mu mata. I zobaczcie, co się znowu w tej partii stało. Przeciwnik wcześniej w tej pozycji powinien wyprowadzić tego gońca gdzieś. Powinien, nie wiem, cokolwiek zrobić. Natomiast to, o czym on pomyślał, to jest to, że on chce zagrać skoczkiem tu i stracił figurę. Znaczy właściwie hetmana. Okej. On mi tutaj atakuje, więc przegonię mu tego skoczka, żeby nic się nie działo. Okej. Taki szach też jest słaby, z tego względu, że oponent zobaczył tylko, że król kontroluje, zapomniał, że skoczki chodzą do tyłu. I to też się zdarza, dlatego jeżeli się nauczycie takich podstawowych rzeczy, to spokojnie ranking 1000 będziecie sobie mieć. Szach w jednym. Oponent widział szacha w jednym. Dokładnie. I teraz dzieje się to, co ludzie bardzo często na low elo robią, a mianowicie poświęcanie wszystkiego jak leci. Więc ja zbiję tu. Przeciwnik mógł wcześniej to zbić wieżą, ale nie chciał. Czy widziałem grę Anisha Giriego z Hikaru, gdzie była wymiana i Anish myślał, że Hikaru nie ruszy związanego? Dokładnie. Widziałem, no bo to nie był najlepszy ruch. Teraz sobie po prostu poprawiam, ale no tak to czasami jest, dlatego uważajcie na pre-movy. Teraz sobie poprawiam hetmana. Ten hetman już jest dostarczony bardziej do ataku, a przy okazji atakuje mu jedną rzecz, atakuje mu drugą rzecz, więc jest fajnie. I teraz on mi tu atakuje dwie rzeczy, więc to, o czym ja powinienem pomyśleć, to czy mogę tym gońcem odejść w taki sposób, żeby mu czymś zagrozić. I mogę zagrać tu, ale on wtedy zagra skoczek G6, więc to by nic nie dało. Więc dużo lepiej, jeżeli ja zbiję tu, jednocześnie zdobywam skoczka i bronię sobie gońca. Cześć Konsiu, cześć wszyscy. Wybaczcie jeszcze raz za problemy techniczne, ale happens. To jest wszystko na żywo i tak dalej. Trzeba się z tym pogodzić. I tu znowu przeciwnik oddaje mi figurę za darmo, więc ją zbiję. No i GG. 4-2-1. Ale spoko. Cały czas z jakiegoś powodu gram białymi. Co mogę zagrać? Postaram się zagrać jakiś debiut opierający się na poświęceniu pionków. Zagrał tak znowu. Więc gramy to samo. Do 1000 elo, no ja tutaj chcę wbić 2000 elo na tym speedrunie co najmniej. Może 2200. Tylko kwestia jest tego, ile będę mieć czasu. Znaczy dzisiaj na pewno nie wbiję. Okej. On zagrał tutaj. No i widzicie, znowu przeciwnik w piątym ruchu już oddał mi jednego pionka. Więc ja to po prostu biję i biję. I mam teraz parę gońców i pionka więcej, więc po prostu sobie gram. I wyprowadzam figurę. To jest wyprowadzenie figury z tempem, ponieważ przeciwnik musi na to jakoś zareagować. Zagrał B6, co jest słabe, ponieważ jak ja zbiję, to on ma teraz rozwalone pionki. I do takich pionków starajcie się nie dopuścić. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi pionkami, a tymi pionkami. Wydaje się, że one są tak samo zdublowane jak moje. Ale te pionki nie mogą być bronione wzajemnie, a te pionki trochę wzajemnie się bronią. Więc mogę zagrać tu i te pionki są silne. Dziś do 1000? Nie, no nie da rady, niestety, widzowie. Okej, i jak myślicie, powinienem to zbić czy nie? Pytanie dla widza. I dla was na YouTubie.
A no właśnie, nie powinienem tego bić, bo jeżeli ja zbiję, to zawsze musicie się zastanowić, co zrobi przeciwnik, bo przeciwnik nie zagra królem losowo tu i nie pozwoli nam dorobić sobie hetmana. Przeciwnik prawdopodobnie odbije to skoczkiem i wyprowadzimy mu figurę za free, więc ja wolę sobie samemu wyprowadzić figurę. No i teraz zbić wieżę za darmo, bo przeciwnik nie popatrzył na to, po co ja tak zagrałem. I to również jest bardzo częsty błąd. Ok, teraz wyprowadzam sobie skoczka. Nawet jeżeli on mi zbije, to ja tego skoczka zagram tu i atakuję mu kilka rzeczy. I teraz mogę zrobić długą roszadę. Zrobiłem ją po to, żeby ten król był trochę bardziej bezpieczny, ale także, żeby moja wieża była na jednej linii z jego królem. On mi tu zagrał i to też jest bardzo ważne, że część ludzi patrzy tylko, aha, dobra, tu mi się nic nie dzieje, tu mi się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje, no to zagram sobie gdzieś tutaj. No nie do końca, z tego względu, że on zaatakował też mi gońca, więc ja po prostu sobie nim wrócę. Czy Carlsen, czy Nepo? No ja bym chciał, żeby Nepo wygrał, tak szczerze wam powiem, widzowie. Okej, i teraz znowu zadanie dla widza. Czy ja mogę coś tutaj zagrać, żeby coś zdobyć? Jak sądzicie? Dokładnie. Skoczek F6 albo skoczek E3. Jeszcze pojawiło się pytanie na czacie, czy w tym momencie nie było lepiej zbić tego pionka z szachem. Obiektywnie byłoby to spoko, ale ja stwierdziłem, że jeżeli ja odejdę, to przeciwnik może zagra jakiś zły ruch i ja tego szacha będę mógł wykorzystać właśnie w jakiś inny sposób. No i mogłem. Czemu kibicuję Nepo? Znaczy ja bardzo lubię Carlsena, jestem wielkim fanem jego talentu. Problem jest tylko taki, że mam wrażenie, że tak jakby za długo już jest na tronie i chciałbym, żeby był ktoś inny, żeby go zmotywować w jakiś ten sposób. Dobra, kolejne zadanie dla widza. Widzicie, w jaki sposób można tutaj coś zdobyć? Dokładnie, wieża D7, podwójne uderzenie tu i tu, więc po prostu wygrywamy. I widzicie, widzowie, część z was jest na podobnym poziomie, część z was oczywiście jest lepsza, bo mnie oglądacie od dawna, ale część z was jest na poziomie 400, 500, 600, 700 elo, i wy takie błędy też popełniacie, a wystarczy sobie zadać pytanie, co powinienem, czym mi przeciwnik grozi i po prostu na to odpowiadać. Teraz mogę zbić pionka za free, jednocześnie grożę mu szachem i zdobyciem wieży. Aguero w Barcelonie? No spoko, znaczy ja, no trochę szkoda, bo Aguero to koks. Tu zdobywamy wieżę i wygrywamy. Ale niech sobie gra. Mogłem wymienić wieżę z szachem, ale stwierdziłem, że moja wieża jest bardziej aktywna i zaraz wam to cofnę i pokażę. Teraz wybijamy pionki i puszujemy swojego. Jedyne, na co muszę uważać, to żeby nie zapatować, ale dzięki temu, że przeciwnik tutaj ma pionka, to ja go nie zapatuję. No i teraz możemy zrobić hops, hops, hops i hops. No i jest mat. Ok, jeszcze odpowiem na pytanie dla widza. Popatrzcie, w tej sytuacji jeden z was napisał, że mogłem wymienić wieżę. I to jest prawda, że mogłem to zrobić i sobie wygrać. Natomiast problem polegał na tym, że ja stwierdziłem, że moja wieża jest dużo bardziej aktywna niż ta wieża, która jeszcze się nie ruszyła. Więc nie chciałem jej wymieniać, chociaż oczywiście to nie byłby zły ruch, co nie? Tylko ja stwierdziłem, że zagram sobie tu, jeżeli przeciwnik nie zauważy, to zagram tu i by było spoko. Czy zamatuję gońcem i skoczkiem dla widza? Już matowałem na streamie wiele razy, także ten. Okej. Okay. Tutaj bardzo dobrze, że przeciwnik zagrał D4, bo wielu z was ma problemy z tym debiutem, a ja uważam, że jeżeli ktoś gra D4, to wystarczy grać D5 i sobie spokojnie się ustawiać. Okej, poszło C6. I ja przeważnie, jak gram, to staram się grać skoczek C3 i skoczek F3, ale tutaj, żeby wam pokazać, że wcale nie trzeba znać debiutów, to zagram taką, powiedzmy, główną linię.
Fantazji? No mogłem w sumie, ale chcę zagrać na razie główną linię. Jak można ze mną zagrać? Ze mną można zagrać na różnych innych streamkach, ale dzisiaj robię sobie speedruna na YouTube. Okej, okay. Gościu zagrał goniec F5 i tutaj mogę zagrać H4. To jest taki ruch, który jakby ja znam teorię, więc wiem, że to jest bardzo dobry ruch według mnie na właśnie takim niższym elo. Bo przeciwnik z automatu może zagrać E6 i wtedy po G4 goniec G6, H5 straci tę figurę. No dobra, to nie jest taki stricte speedrun, to jest bardziej takie, wiecie, omówienie, jakie błędy robią na danych poziomach różni ludzie. Widzicie? I on zagrał E6. I to się zdarza bardzo często, więc my gramy G4 i zdobywamy sobie figurkę. Natomiast zagrać ze mną możliwe, że będzie można w czwartek chciałbym zrobić, albo w środę takiego luźnego streamka sobie. Dokładnie, Nymerka. Zgadza się, to jest wariant Tala. On jest obiektywnie dobry, a ludzie bardzo. Znaczy, bo pamiętajcie, moje podejście do szachów jest takie, że nie powinniście grać na pułapkę w takim stylu, że wiecie, oddacie trzy pionki i jak przeciwnik nie zauważy, to zdobędziecie sobie wieżę. Bardziej gracie w taki sposób, że gracie spokojne warianty, takie jak właśnie tutaj H4. I jeżeli przeciwnik się pomyli, to wtedy zdobywacie figurę. Ok. I tutaj przeciwnik zagrał dość dobrze. Jaki ruch byście tutaj zagrali? Jak sądzicie? Jak sądzicie, jaki jest najlepszy ruch? Dokładnie. Bardzo dobrze, że nikt z was nie powiedział, że C3, bo jakbyśmy zagrali C3, to przeciwnik nam bije na B1 i jak odbijemy, to gościu odejdzie gońcem i nic nie zdobyliśmy. Więc tutaj najlepiej się zasłonić gońcem. Żebyście z automatu nie zagrali C3, nie? Bo wtedy goniec z tempem będzie mógł odejść. Chociaż w zasadzie tak sobie teraz myślę, że to i tak by było spoko dla nas. Okej, okay, on zbił i on zrobił bardzo dobrą rzecz, a mianowicie jeżeli i tak straci tego gońca, to już lepiej zdobyć chociaż za niego pionka. I ja tu mogę odbić hetmanem, mogę też skoczkiem, wolę skoczkiem, żeby lekką figurę wprowadzić do gry. Cześć wszyscy, tak, streamek wrócił. I miejmy nadzieję, że już będzie. Jeszcze będzie chwilę. Okej, okay, i tu mamy figurę więcej. I kolejną rzeczą, o której chciałbym o której chciałbym wam powiedzieć, to jest to, że bardzo często, jeżeli już zdobędziecie jakąś przewagę, to próbujecie atakować przeciwnika cały czas. A nie powinniście tak robić. Nadal waszym celem powinno być wyprowadzanie figur. Więc ja tutaj chciałbym wyprowadzić gońca, ale nie mogę tego zrobić, bo stracę pionka. Więc najpierw to zbiję, zepsuję mu pionki. I potem sobie tego gońca wyprowadzę i będzie ok. Zgadza się, Nymerka. Tam nie było jednak różnicy z tym C3. Masz rację. Co to CM, a co to GM? Dokładnie. GM to arcymistrz, a CM to skrót od słowa centymetr. To też mogę zbić. Z tego względu, że on teraz ma bardzo słabe pionki. I starajcie się nigdy nie dopuszczać do tego, żebyście to wy mieli takie pionki. Bo patrzcie, teraz ja mogę zagrać tu i już mu coś atakuje. Okej. Okay. I teraz mógłbym zbić, ale znowu trzeba się zastanowić, po co przeciwnik zagrał ostatni swój ruch. Zagrał go po to, żeby mnie tu atakować. Więc ja mam kilka opcji, żeby tego pionka bronić. Jedną opcją jest zrobienie długiej roszady. Co obiektywnie nie jest złe, ale przeciwnik zagra hetman B6 i mi będzie groził matem. Więc ja zagram sobie spokojnie tak. Pamiętajcie, że czasami są momenty, gdzie wy po prostu chcecie się przez chwilę obronić przed tym, jak oponent atakuje. Jest pytanie na czacie, czy to prawda, że pionami zawsze lepiej bić do środka? Są wyjątki, ale przeważnie jest dokładnie tak, jak mówisz. Dlaczego? Bo pionki na bandzie na przykład kontrolują tylko jedno pole. A pionki tutaj kontrolują już dwa pola. Ok. I teraz wiecie, jaki ruch mogę zrobić? Mogę zbić w przelocie. I teraz ten pionek by został usunięty, ale kolejną ważną rzeczą jest to, że nie zawsze trzeba bić w przelocie. Można po prostu zbić normalnie i teraz zbić tu. I ja mu atakuję i przez to, że on tego pionka nie ma, to grożą mu straszne rzeczy. Okej, okay. On mi tu atakuje i gra dobrze, z tego względu, że grozi mi tu i jak ja zbiję, no to mam lipę, ale ja mogę wtrącić szacha. Trzeba bić w przelocie? Właśnie nie trzeba. Dobra. I teraz, jako że mój król tutaj w centrum został,
Chciałbym go gdzieś schować, ale nie bardzo mam gdzie. Więc zrobię tak, że po prostu ruszę nim do przodu, żeby złączyć wieżę, bo złączenie wież też jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj Przejmik zrobił coś, czego totalnie nie powinien robić, a mianowicie zaczął wymieniać figury, a raczej się tego nie robi, jeżeli się nie ma przewagi. Ok? I teraz bardzo ważna rzecz, czyli jeżeli mamy dużą przewagę i mamy króla w centrum, to raczej chcemy dążyć do tego, aby te hetmany wymienić. Więc oponent mi zbija, ja zbiję i jest spoko. I teraz popatrzcie, każdy z tych jego pionków jest słaby i narażony na moje ataki, więc ja w przyszłości zagrałbym wieżą tu, pozbijałbym to i by była... Byłaby lipa. Nie jest trudno wygrywać na takim elo, tylko musicie pamiętać o tym, żeby wyprowadzać figury, chować króla i opanować centrum. Okej, okay. Zagrał F4. I pokażę wam, dlaczego nie powinno się grać takich debiutów według mnie. Bo ja mogę zagrać tak. Święcę jednego pionka, jeżeli by zbił. Nie zbił. Tutaj znowu święcę jednego pionka. I przeciwnik może mieć problemy. Mógłbym to zbić, ale on zbije. Dobra, możemy tak zrobić. Tutaj problem z ruchem F4 zawsze jest taki, że ta przekątna jest osłabiona, więc jeżeli tylko macie możliwość, to zawsze czy musicie zobaczyć, czy możecie dać takiego szacha. I teraz wchodzimy tu, atakujemy tu, atakujemy tu. No tak jak mówicie, no łatwo mi się mówi, jak... No i widzicie? I przeciwnik nie zauważył, że leci mu wieża. Wiem, że łatwo mi się mówi, gdzie mam trochę wyższy ranking niż moi oponenci, ale pokazuję wam, że właściwie wyprowadzacie sensownie figury i nagle ludzie po 8 ruchach mają wieżę mniej. Dobra, oponent zagrał D4, więc teraz zagram D5. On zagrał skoczek C3, co raczej nie jest optymalnym ruchem, z tego względu, że chcecie tego skoczka grać, ten pionka ruszać na C4. I teraz oponent może grozić jakimś skoczek B5, więc ja po prostu zagram sobie C6, odbieram mu te dwa pola i jest spoko. Czy zagram królewsko-indyjską? Możliwe, że zagram niedługo, jeżeli ktoś zagra coś takiego. Okej. Okay. Teraz mógłbym to wbić, ale wrócę sobie. Ja lubię ustawiać gońce w taki sposób, z tego względu, że bardzo często ludzie biją i otwierają mi linię. Dokładnie tak jak mówicie też, widzowie, oponenci dostaną ranking z powrotem, także to nie jest tak, że ja ich atakuje i tracą przeze mnie ranking. I teraz sobie wymienię. Jak gracie czarnymi, pamiętajcie, że też bardzo dobrze jest wymienić jedną lub dwie figury, z tego względu, że macie mniej przestrzeni. I żeby tutaj się, jak to się mówi, nie udusić, dobrze jest po prostu mieć trochę więcej przestrzeni. Czy w tej sytuacji nie lepiej było bić z pionkiem z F? Właśnie nie, bo teraz ja mam otwartą linię A. A jakbym zbił F, to ta linia byłaby zamknięta. Dobra, przeciwnik tu zagrał i to, co on zrobił, też się bardzo, bardzo często często zdarza, a mianowicie ludzie wyprowadzili wszystkie figury i nie wiedzą, co dalej i nagle grają jakiś taki ruch, który po prostu oddaje mi pionka za darmo. Czy można ustawiać Londona czarnymi? No jeżeli wam przeciwnik pozwoli, no to można, można. I przeciwnik myśli. I teraz on zagrał dość ciekawy ruch w sumie. Ponieważ jeżeli ja zbiję, to on zbije i stracę wieżę. Ale dużo lepiej, jeżeli ja po prostu wymienię. I teraz on mi atakuje, więc mogę zagrać B5. Teraz wszystko mi się broni. Mam pionka więcej, więc będę dążył do wymian, żeby ten pionek zadecydował. Raz, skoczek F6, wracamy, bo ten skoczek tutaj był słaby. Teraz jest końcówka, więc ja w ogóle nie będę robił roszady, będę chciał podejść królem gdzieś. Muszę jedynie uważać na to, że te moje figury są takie skrępowane trochę, z tego względu, że skoczek jest, musi bronić tego pionka. Więc ja tutaj wszystko bronię sobie. Jeżeli on zagra wieża A1, będzie mi groził biciem, ale ja wtedy zagram B4. Czy będzie szef czy klawica? No raczej dzisiaj nie, niestety. Teraz gram B4, bo nie chcę otwierać linii, jeżeli otworzy mu wieżę. Czy C6 jest słabością? Tak. I to jest taka słabość, którą po prostu muszę walczyć, z tego względu, że ten skoczek ją atakuje. Więc to, co ja bym chciał zrobić, jeżeli przeciwnik oddałby mi ruch, to zagrać skoczek D7, zbić i wtedy wyprowadzić drugiego skoczka. No, przeciwnik mi na to pozwolił i zagrałem tym skoczkiem, bo jakbym zagrał tym skoczkiem,
To bym stracił pionka na C. Co sądzę o Kings Indian Attack? Myślę, że jest spoko, bo jest bardzo prosty i za każdym razem można grać podobne rzeczy. Także tu to też jest pozycja, w której wiele osób ma niestety problemy, które z tego względu, że jest pozamykana. I wiele osób tutaj rozkminia, w jaki sposób tutaj grać i tak dalej, i tak dalej. A według mnie sposobem na przełamanie takiego, powiedzmy, impasu jest to, aby po prostu puszować pionki w taki sposób, żeby coś się powymieniało. Jeżeli będzie jakieś łubu-dubu, to więcej linii się otworzy, będziemy mieć więcej miejsca. No i teraz bijemy pionka. Co z obroną Karokan? Też jest spoko. Obrona Karokan według mnie jest spoko z tego względu, że też jest dość prosta. No i teraz widzicie, przeciwnik jak podstawi jednego pionka, to nagle podstawia wszystkie pionki, jakie ma. Więc ja to po prostu mogę sobie zbić. No i widełki. Więc zawsze musicie brać pod uwagę to, czy możemy dać jakiegoś szacha. Dobra, ranking 500 wbity. Jest ok, jest ok. Dobra, przeciwnik zagrał A3. Czyli macie to, o co prosiliście na czacie. Ja zagram E5. I wyprowadzamy normalnie figury. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam gra jakieś dziwne debiuty, to wy nadal chcecie opanować centrum. Nie bójcie się tego, że ktoś nagle, nie wiem, wymyślił coś spoko. I jeżeli będziecie grać takie sensowne ruchy, no to przeciwnicy będą grać tak jak ten przeciwnik. I jak sądzicie, co tu można zagrać? Dokładnie. D4. Dlatego nigdy nie ustawiacie figur w taki sposób, nie? Okej, i dalej wyprowadzamy figurę. Także to jest tylko przykład na to, że D4 jest bardzo silne w każdej sytuacji, widzowie. Ale to ja wam to powtarzam od wielu już miesięcy. Okej. Biję hetmanem. I mogę sobie nim zbić kolejnego pionka. I mogę zbić kolejnego pionka. Tak, a jeszcze ktoś pytał, czemu tak szybko ranking się wbija, to od razu mówię, że to jest specjalne konto do speedrunowania. I punkty oponentom zostaną wrócone, a że to jest nowe konto, to ranking się wbija trochę szybciej na początku. No i GG. Ale po pewnym czasie to się unormuje. Szewczyk dla widza, nie mogę takich rzeczy robić. No mogę spróbować, ale pokażę wam, dlaczego to jest słabe. Okej, więc teraz gramy goniec C4. Próbujemy dać na szewczyka. Przeciwnik raczej się na tym nie... na to nie złapie. Okej, C6. I zagramy hetman F3. Nie jest to najlepszy sposób, w jaki można grać. Ale przeciwnik też nie gra optymalnie. Tylko, że popatrzcie. Zagrałem tak, w ten sposób, żeby wam pokazać, dlaczego to nie jest takie dobre. Bo popatrzcie, ja chciałbym mieć skoczka tutaj, a teraz mój hetman odbiera to pole, więc ja muszę skoczka ustawić tu, ale mój skoczek stąd nie kontroluje dwóch pól w centrum, tak jak tutaj by kontrolował, tylko kontroluje te dwa pola, nie? Więc to nie jest za dobre. I teraz zagram C3, bo chcę zagrać D4. I gramy D4. Znowu, to jest kolejna partia, w której mam opanowane centrum, więc jeżeli wy macie jakieś problemy na takim rankingu, to przeważnie dlatego, że to wy nie chcecie opanować tego centrum i robi to przeciwnik w jakiś sposób. No i teraz znowu pytanie dla widza. Jak sądzicie, co można tutaj zagrać? Dokładnie, bicie. Dobra, i teraz też kombinacja, dzięki której zdobywamy kolejną figurę. Zobaczymy, czy zobaczycie. Dokładnie, hetman H5. Pyk, pyk. Zobaczcie, że to jest kolejna partia na tym elo, w której ja wygrywam dzięki wejściu hetmanem tutaj. I wy mówicie, że oponenci są podstawieni, ale tak wyglądają gry na tym elo. Jeżeli wy nie macie takich prostych gierek, to prawdopodobnie dlatego, że nie jesteście w stanie wyprowadzić wszystkich figur tak, jak ja to robię. No. Cóż, okej. I teraz zagram ruch, którego w normalnej sytuacji bym nie zagrał, a mianowicie hetman C4. Bo zrobię baterię. No i właśnie, dopuściłem do D5, co nie było najlepsze, no ale. Ale mimo to i tak zdobyłem pionka. Okej.
I teraz przeciwnik prawdopodobnie będzie chciał zrobić roszadę, więc ja powinienem pomyśleć, w jaki sposób mogę to zastopować. Chcę kontrolować jedno z tych dwóch pól, więc gram sobie goniec H6. Chociaż to szczerze mówiąc nie było za dobre, bo dostałem skoczek F5. Także to nie było optymalne, ale to też pokazuje, że żeby wygrywać na takim rankingu, wy nie musicie grać idealnych gier. Popatrzcie, wyprowadziłem wszystkie figury, wyprowadziłem hetmana, bo wcześniej miałem taką możliwość i mnie do tego namówiliście, a mimo to i tak przeciwnik się pogubił. Okej. Okay. Teraz spróbuję mu wejść hetmanem. Tutaj. Być może w przyszłości zbiję tego pionka i dam mu mata. Zobaczymy. Bierze wyprowadzić, no to będzie kolejna rzecz. To znaczy, te partie zagrałem dla widza, celowo trochę mniej poważnie, ponieważ chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że no jeżeli gracie na szybczyka, to nawet jeżeli macie ranking 2200, to te partie nie będą takie super easy, nie? Więc tutaj chcę zrobić roszadę. Przeciwnik zagrał tu i popełnił ten sam błąd, o którym ja wam mówię wielokrotnie, a mianowicie nie pomyślał o tym, czego ten hetman broni. A ten hetman bronił tych dwóch pól, więc mogę sobie po prostu zjeść. Dokładnie, ja gram na full tryhardzie, ponieważ idzie to na YouTube. Prawdopodobnie. Także subskrybujcie mnie na YouTubie. Polecam. Dobra, jak przeciwnik myśli, grozi mu wiele złych rzeczy. Zagrał według mnie najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie hetman E5. I teraz być może mogę zagrać goniec G7. Atakować mu wieżę i atakować mu skoczka, tylko że on da mi szacha. Z tego względu ja po prostu zrobię sobie roszadę. Okej, okay. I widzicie? Ważne, żeby nie zrobić czegoś takiego. Dobro, on mi atakuje pionka. On mi atakuje też gońca, więc po prostu musimy sobie nim wrócić. Czy mam YouTube'a? Mam jakiegoś. Mam nadzieję, że ten filmik się na nim znajdzie. Okej. Okay. Teraz mam kilka ruchów do wyboru, ale po prostu wprowadzę sobie skoczka bardziej do gry. Grożę mu widłami. Grożę mu podwójnym szachem. Jest spoko. Goniec E7? Goniec E7 by mi nic nie dało, bo on by odszedł wieżą. Tu albo tu i po prostu nic by mi nie dało. No i teraz przeciwnik podszedł pod potrójne widełki i jeszcze podwójnego szacha. Teraz zbiję te wieże. I skoro mam już więcej figur, no to dążę do tego, aby je wymieniać. Pyk. I szachmat. Mi sklikował pod koniec. Udało się. Okej, gramy czarnymi i gościu gra D4. Prosiliście mnie o obronę królewsko-indyjską, więc ją zagram. On zagrał Londona, bardzo nieświeżo. Ale dobra, dalej możemy grać to, co uważamy, że jest spoko. Roszada. H4. Ale agresywnie. Dobra, jeżeli ktoś gra w ten sposób, to możecie zagrać H5 i po prostu mu to zablokować. I gramy D6, będziemy chcieli dojść do E5 w przyszłości. Skoczek G5 chyba nie jest jakimś super ruchem, chociaż też nie jest złe. Zagramy skoczek D7 i E5. Okej. Okay. F3, dobry ruch. Przeciwnik gra OK. Teraz to zbije skoczkiem, licząc na to, że on zbije i ja zbiję. On zagrał tu. Przeciwnik albo jest bardzo mądry i ma 200 IQ, albo po prostu za bardzo rzucił się do ataku. I ja teraz to mogę zbić gońcem. I tego gońca ustawię na H5. Okej. Okay. Widzicie, co mogę teraz zrobić, widzowie? Jak jest król i hetman tutaj? Pytanie dla widza. Widły. No i właśnie, wy byście tak zrobili, czyli zrobilibyście widły, przeciwnik by wam zbił i wy byście zbili i to by niewiele dało. Dlatego tutaj lepiej po prostu wyprowadzić sobie hetmana. Wyprowadzamy hetmana. Nie powinniśmy robić takich wideł, bo to zostanie. Widzicie, przeciwnik święci wszystko. The mystery of magic. Trafiłem tu przypadkiem, ale wiem, że zostanę na dłużej. No to serduszko dla ciebie. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co robię.
i że zostaniecie ze mną na dłużej. Dobra, i teraz kontroluję dużo pól wokół jego króla. Kontroluję to pole i to pole, więc mogę spróbować wejść hetmanem tu. I grożę mu szachem, on odejdzie, ja mu dam szacha i wtedy już będą widły. Okej, i teraz mogę to po prostu zbić. Wymieniamy wszystko. I po tym, dlaczego to wymieniłem, możecie się zapytać. Wymieniłem, ponieważ mam dwa pionki więcej, a przeciwnik próbował mnie dość nieudolnie, ale jednak atakować, więc wolałem wymienić hetmany, żeby mi po prostu tutaj nic nie groziło. Klepnąć konia i zrobić widły, no prawdopodobnie nie miałem takiej opcji. Znaczy, ja chciałem tak zrobić, ale nie miałem czym. Okej, dobra. Teraz robimy dalej to, co chcemy robić, a mianowicie wprowadzamy kolejne figury do gry. Pamiętajcie, że jeżeli możecie zagrać wieżą na jedną linię z królem, to przeważnie to jest dobre, bo w przyszłości może wam się przydać. Gościu zagrał tu. Warto się zastanowić, czy coś nam atakuje. Atakuje nam pionka. Ponadto ten skoczek w przyszłości może gdzieś tam tutaj wejdzie, więc po prostu go przegonię. I tutaj przeciwnik popełnił bardzo duży błąd, który zdarza się także osobom, z którymi sobie działam, a mianowicie to, że skoczkiem zagrał tu, żeby zaatakować mi wieżę, i nie odpowiedział sobie na pytanie, co jeżeli ta wieża po prostu odejdzie. A skoczki mają krótkie nóżki. I wszystkie te pola kontroluje. Is gone. Dokładnie. Okej, okay. I tu mogę zbić dosłownie czymkolwiek, ale wolę zbić gońcem, żeby ten goniec tutaj strzelał przez całą szachownicę. Kiedy można wykupić partię z analizą za punkty? Myślę, że w środę albo w czwartek. Bo jutro będę mówić o Mistrzach Świata. Jutro jest odcinek z Aleksandrem Alekinem, także mam nadzieję, że o 16 wbijecie. A środa i czwartek to takie luźniejsze rzeczy. I tu przeciwnik paradoksalnie zagrał najlepszy ruch według mnie. A ten już ruch jest słaby. Ponieważ. Dobra, wszystko gościu oddaję. Więc to jeszcze obronię. Zagram tutaj. Teraz mamy to do przodu. Więc to, co będę chciał zrobić, to w jakiś sposób jeszcze pozbawić gościa tej wieży. Napisać mu, żeby się poddał. Nie, no widzowie. Pamiętajcie, że każdy może sobie grać w szachy. I to polecam wam wszystkim. Żebyście po prostu grali w szachy i się dobrze bawili. No, oponent rozłączył się i partia zostanie automatycznie poddana za 20 sekund. Tak też nie róbcie jak przeciwnik. O, właśnie tak powinniście robić. Jak nie chcecie grać, to po prostu się poddajecie. Czy w tej sytuacji branie pionka na B2 jest ok? Byłoby spoko, no. Ogólnie jest tak, że jeżeli możecie, to bierzecie pionki. Ja stwierdziłem w tej sytuacji. Czekajcie, w tej sytuacji stwierdziłem, że wolę nie bić, bo przeciwnik zagra tu i stracę tego pionka, więc zagrałem D5, żeby te pola kontrolować, ale to nie byłby w żadnym wypadku błąd. Gramy Polakiem do góry nogami. Zagramy więc E4. Dobra, przeciwnik gra D6. Wiem, że mnie prosicie o jakieś gambity duńskie i tak dalej, tylko że no nie mogę tego grać, jeżeli przeciwnik nie gra E5. Zagram sobie skoczek C3, jeżeli zagra G6, to będę grać normalny wariant, chociaż mogę tutaj zagrać goniec F4. To jest taki wariant, który ja bardzo lubię grać, jak gram Londona, czyli po prostu szybka, długa roszada. I teraz skoczek F3. Dobra, i teraz przeciwnik zagrał C5, czyli atakuje mi tego pionka. Z jednej strony mógłbym go zostawić, ale dużo lepiej jest zagrać D5. Dlaczego? Bo teraz ja kontroluję mu te dwa pola. A co więcej, kontroluje trochę bardziej centrum. I teraz przeciwnik popełnił błąd. I pytanie dla widza, co mogę tutaj zrobić, żeby ten błąd wykorzystać? Jak myślicie? Dokładnie. Bicie w przelocie. Dlaczego to jest dobre? Bo pamiętajcie, że każde bicia w przelocie i każde bicia pionków sprawiają, że otwierają się jakieś linie. Dlatego ja teraz wchodzę mu hetmanem. I ten skoczek jest związany. To znaczy, ten skoczek nie może się ruszyć, bo straci hetmana. Okej, zagrał tu. Znowu on mi coś atakuje, więc po prostu sobie odejdę. Mogę odejść na G5, ale wolę odejść na E3. Atakuje mu dalej pionka. Czy goniec H6 i trade hetmanem nie było ok? Byłoby ok wcześniej, drogi widzu. Problem jest byłby taki, że nie zbiłbym tego pionka. Ja tak jakby stwierdziłem, że wolę mieć pewnego pionka więcej niż jakieś tam wymiany gońców, co nie? Okej. Teraz mogę to zbić. I to po prostu zrobię. Zrobię to. Jeżeli odejdzie tu,
To tu jest kolejna rzecz, którą możecie nabyć. Możecie nabyć dzięki robieniu zadanek, a mianowicie jeżeli widzicie, że macie hetmana na tej przekątnej, to możecie wejść skoczkiem tutaj i grozi mu skoczek F7. Okej, okay. Więc gramy skoczek F7. Czy widzę szachownicę u góry czasami? Nie, co? Raczej nie mam takich problemów, żeby widzieć szachownicę. Czekajcie, jak on zagra tu. Ja zagram tu, on tu, ja tu. Będzie spoko, no. Dobra, i teraz gościu popełnił błąd, widzicie? Zapomniał, że ten skoczek... skoczek broni... Znaczy, no, przesłaniał sobie to wszystko. I w następnym ruchu hetman G8 jest z matem. I to jest kolejna partia, gdzie wystarczyło tylko wyprowadzić figury i przeciwnik się niestety gubi. Okej, okay, dobra, teraz zagram trochę inny wariant, taki bardziej zadymiarski. Żeby nie było, że ja gram tylko jakieś solidne rzeczy. Czy zacząłem już chodzić na siłownię? Jeszcze nie. Dobra. I ogólnie idea tego debiutu jest taka. Obiektywnie on jest słaby. To znaczy ja oddałem dwa pionki po to, żeby mieć wyprowadzone swoje gońce, które strzelają. Obiektywnie nie jest to najlepsze, ale bardzo często na niższym poziomie ludzie nie umieją się przed tym bronić. Oddaję jeszcze jednego pionka i jeżeli zrobię roszadę, jeżeli przeciwnik zbije, to ja zrobię roszadę i patrzcie, będę mieć schowanego króla, będę mieć wyprowadzone trzy figury, a przeciwnik nie do końca. Odwrócony gambit duński. Dokładnie. Coś w tym stylu. Czarny, białymi on nie jest taki super dobry, natomiast czarnymi no to jest po prostu nie najlepszy. Tylko to nie jest tak prosto, żeby grać przeciwko niemu. Więc ja robię roszadę. I teraz zobaczcie, ile rzeczy się w tej pozycji nagle zmieniło. Ponieważ ja mam wyprowadzone trzy figury, mam otwartą linię, żeby atakować jego króla. Może mu grozić jakieś hetman D4. Teraz, jak sądzicie, warto jest zagrać hetman D4, czy lepiej to zbić gońcem? Jak sądzicie? Dokładnie. Bijemy gońcem. Dlaczego? Z tego względu, że my chcemy przeciwnika atakować. A jedną z najważniejszych zasad w szachach na takim troszeczkę wyższym levelu jest to, że jeżeli my atakujemy oponenta, to chcemy mieć zachowane hetmany. Ok. Teraz mogę dać szacha. I w tym momencie korzystam z faktu, że ten jego goniec jest związany, bo dałem mu szach. Więc mogę to zbić. I on nie może go zbić gońcem. Musi być pionkiem i wtedy już ma rozwaloną oborę. Ok? I w zasadzie... Co mogę tu zrobić? Mogę to zbić. On pomimo tego, że ma pionka więcej, czy właściwie nawet dwa pionki więcej, to jego pionki będą bardzo słabe. I będę mógł je atakować. I teraz... Kolejną rzeczą, którą powinniście w szachach robić, to jest skupianie się na tym, gdzie przeciwnik ma słabość. Przeciwnik ma słabość tu, przeciwnik ma słabość tu, ale przeciwnika słabością jest też ten goniec. Więc ja sobie wyprowadzę hetmana i on nie może zrobić roszady. Powinien zagrać goniec E3, ale tego nie zrobił. I teraz wyprowadzam sobie dalszą część figur. Okej, okay? No i tak jak w poprzednich partiach, tak samo w tej partii, po prostu przeciwnik nie dał sobie rady z tą presją, która na nim była, nie? Więc zdobyłem figurę, no i dzięki temu mam po prostu figurę więcej. I teraz pytanie dla widza. Co tutaj mogę zrobić, żeby wygrać partię? Jak sądzicie? Dokładnie. Bardzo często zauważyłem, że osoby, które grają właśnie na takim poziomie, zapominają o tym, czym jest bateria. Bateria jest wtedy, gdy macie dwie figury atakujące jedno pole i one są na jednej linii albo na przekątnej. Bo wydaje się, że to pole jest kontrolowane tylko przez hetmana, ale jest też kontrolowane tak pośrednio przez wieżę, więc ja to mogę po prostu zbić. Okej. I to, o czym ja teraz sobie myślę, to jest to, gdzie ten goniec może wyjść, żeby tej wieży nie stracić. I jedynym polem jest goniec B2. Więc zagram sobie wieża B8 i jeżeli on zagra tu, to ja zbiję, on zbije i po wieża B1 nie będzie mógł nigdzie odejść sobie. Król H8 wygląda solidnie. Niby tak, ale wiecie jak to jest. Jak atakujemy,
to lepiej atakować. Dobra. Kolejną rzeczą, którą chcemy robić, to ustawić te skoczki tak, żeby coś atakowały. Więc zbijemy tu. Za darmo to uczciwa cena, widzowie. Królew 8 tutaj, tak jak sugerujecie na czacie, byłoby złym ruchem, bo goniec A3 i jak odejdę królem, to stracę wieżę. Także ja jeszcze nie jestem tak silny, żeby grać takie ruchy. No i przejmik się poddał. Teraz gramy z Belgiem. Okej. Została zagrana obrona angielska. Ja, jak zapewne wiecie, nie bardzo lubię ten debiut. Więc pokażę wam taką kiwkę małą, którą można grać przeciwko temu debiutowi, a mianowicie granie w ten sposób i już teraz kontrolujemy całe centrum. Lepsi gracze są w stanie to wykorzystać, bo to obiektywnie nie jest taki super debiut dla białego, dla czarnego, ale według mnie jest całkiem legitny. Więc wyprowadzamy sobie figury, przy okazji atakujemy już mu pionka. Siema, negatywny szambonurku. Witam was wszystkich. Jak ktoś mnie ogląda na YouTube, to zapraszam na streamki i będzie spoko. Okej. I teraz już mamy wyprowadzone wszystkie figury. Więc musimy się zastanowić, co chcielibyśmy dalej w tej partii robić. Jedną z opcji jest zagranie hetman E8. Po co? Po to, żeby ten hetman szedł tu i pozwolił mi go bardziej atakować. Więc ja to po prostu zrobię. Co więcej, tak jak tutaj podpowiadacie mi na czacie, jeżeli przeciwnik zagra jakiś skoczek D5, jeżeli ja kiedyś zagram tym gońcem gdzieś, to mój król może tutaj na tej przekątnej być słaby. Więc najlepiej jest zagrać sobie król H8 tak spokojnie. I teraz kontynuujemy naszą H5, atakujemy pionka i w przyszłości być może zagramy F4 i zdobędziemy to. Okej, okay. Przeciwnik zagrał tu, atakuje nam pionka. To w ogóle jest bardzo dobry ruch, więc ja muszę po prostu go obronić. Oczywiście, król H8 zawsze ma sens, widzowie. I teraz przeciwnik może zrobić coś, co nie jest za dobre, przynajmniej według mnie, ale może jemu się wydawać dobre. Mianowicie bicie i jak ja biję, to on tu. Ale nie byłoby to za dobre, z tego względu, że ten pionek zostałby niebroniony. Okej, okay. Gościu gra D4, gościu gra... Póki co bardzo dobre szachy. Ja zagram A6. Okej, okay. I teraz... co ja tu mogę zagrać, widzowie? Wrócę gońcem, bo grozi mi D4, znaczy D5. Okej, okay. I teraz odwrót. I lecimy tym skoczkiem na G5. Pamiętajcie, że ruchy skoczkami do tyłu nie zawsze są słabe. Jeżeli ten skoczek ma przed sobą jakąś, jak to się mówi, przyszłość, to możecie skoczka wycofać, czy zagrać nim na bandę. Czy zawsze lepiej zagrać ruch z inicjatywą niż ruch przygotowując coś, czy może jest to zależne od sytuacji? No w szachach każde twoje decyzje są zależne od sytuacji, więc ciężko tak powiedzieć. Przeważnie jest dobrze grać tak z inicjatywą, jeżeli macie taką możliwość. Ale to jest po prostu, no nie można tak powiedzieć, że zawsze warto tak robić. Okej, okay. Gościu zagrał goniec C1, więc ja zagram E4. To jest taki ruch, że przeciwnik chciał zagrać E4, żeby otworzyć sobie tego gońca, więc ja mu na to nie pozwalam. Czy mogłem zagrać F4? Prawdopodobnie mogłem. I nawet to liczyłem, tylko stwierdziłem, że nie ma to sensu tak od razu. Okej. Okay. On zagrał tu. Więc mogę to zbić w przelocie. Dobra, zostało zagrane hetman tu. I teraz mam dwie opcje i zastanawiam się, którą wygrać. Mogę zagrać skoczek E5 i ten skoczek tu będzie fajnie stał, ale mogę zagrać też skoczek G5 i atakować mu pionka i hetmana. I to drugie jest po prostu lepsze, więc to zrobię. Jaki polecam debiut do 800 elo? Obronę francuską. Polecam Caro Cana. I polecam też Londona oczywiście. Dobra, i teraz mógłbym to zbić i prawdopodobnie to jest bardzo dobry ruch, ale ja wolę poprawić jeszcze pozycję mojego skoczka. Z tego względu, że jak on mi zbije, to ja zbiję i te wieże tutaj atakują jego hetmana. No i przeciwnik w końcu jakby nie wytrzymał tej presji znowu. I podwalił.
I teraz mogę to zrobić. I zauważcie, że za każdym razem, jak ja gram sobie tak spokojnie, jeżeli niczego mu nie atakuje i tak dalej, to przeciwnicy nie wytrzymują tej presji, która na nich ciąży i coś podstawiają. Teraz mogę wykorzystać to, że mój hetman tu stoi i go zaatakować i wymienić tego gońca, czyli głównego obrońcę jego króla, przez co jak przeciwnik teraz został z takim królem, to mogę go atakować. Teraz gram tu i zobaczcie, że jeżeli wy wcześniej sobie ustawicie takie, tak, w taki sensowny sposób swoje figury, to one nagle wchodzą do ataku z tempami. Ok, zagram tu. Cały czas go staram się szachować i atakować, żeby nie dać mu chwili wytchnienia. I teraz mogę sobie poprawić po prostu figurę. Czy polecam jakąś aplikację ćwiczenia szachowe do rozwoju myślenia pod kątem szachowym? No ciężko mi powiedzieć, z tego względu, że nie, ja nie ćwiczyłem nigdy na jakichś takich aplikacjach. Skoczek F3, więc to kwestia indywidualna, tak sądzę. Zobaczcie, że wszystkie moje figury, hetman, skoczek, wieża, nawet goniec, biorą udział w ataku. Zawsze jak chcecie atakować, to musicie brać pod uwagę to, że na przykład samym hetmanem nie zaoracie oponenta. To nie jest tak, że wasz sam hetman wybije wszystkie rzeczy u przeciwnika. Tylko wasze figury muszą współgrać. Teraz jak dostanę wieża F2, to bym zagrał wieża tu. A teraz i tak zagram tu. Tylko najpierw może dam szacha i próbujemy dusić. Okej. Okay. I szachmat. Także pan z pieskiem, zostało zwycięstwo uczynione. Także nice. 615. Zobaczymy, do ilu dzisiaj dojdziemy w te pół godzinki jeszcze.